czy w domu gotujesz sama? Czy jednak zawsze do pudełka? Ostatnio rzadko jestem w domu, ale jak jestem, zdarza mi się, o tak bardziej, no będę ci szczerze mówiła, zdarza mi się. Pudełka nie są zawsze, bo też jakby lubię urozmaicać swoją dietę. To w czym jesteś taką mistrzynią? Lubię serniki i lubię piec serniki i nawet mi to wychodzi, jeśli jest dobry ser. Czyli to na obiad sernik? Na obiad sernik, na śniadanie i na kolację. Nie, ale po bake-offie to rzeczywiście już tych słodyczy jest tak. Ja to proste rzeczy. Ja w ogóle jestem ziemniaczana mama. Trochę jak pyry z Poznania powinna być. No nie wiem, ale gdzie. Ale wiesz, że z ziemniaki to nie jest tak, że one idą i nie wiadomo gdzie idą. Tylko... No co, ja odstawiłem, jestem bardzo zadowolony. A ja odstawiłam laktozę, oczywiście bake-offa. To jak odstawiłam laktozę, którą gorzej toleruję, też mi jest dobrze. Ale jeśli chodzi o skrobie, czy jeśli chodzi o węgle, okej. Okay.